Witajcie, szanowni widzowie. Oto kolejny odcinek Najlepszych Strzałów. I od razu lecimy do boju. Gracz o pseudonimie Robot25 zaprezentował nam swój strzał na ślepo z 500 metrów, który trafił prosto w skład amunicji. Bierzcie z niego przykład. Dziewiąte miejsce zajmuje z kolei radzieckie 212A. Dwie jednostki artylerii zdmuchnięte jednym strzałem, choć było widać tylko jedną. Oni zobaczył na minimapie, że w centrum pojawił się wcześniej E-25, a teraz ruszał się tylko wrak czołgu, więc Japończyk wykorzystał to jako namiar do strzału. Siódme miejsce zajmuje T-44-100. Po wystrzale pocisk rykoszetował od obiektu 263 i trafił prosto w T-44-100. Na szóste miejsce wskakuje nierówna rywalizacja. KW-2 na trzech rywali. Strzał do jednego z nich trafia w niewidocznego Dicker Maxa, który posłużył za tarczę dla ARL-44. T-28 trafia na kolejne miejsce w naszym programie. Oddalony o ponad pół kilometra M40-M43 próbował schować się za wagonami, ale to mu się oczywiście nie udało. Peter Polak przysłał swoją powtórkę strzału z szybkiej artylerii FV-304. Jakoś udało mu się znaleźć miejsce dla pocisku, który przeleciał przez okna i belki, aby odesłać T-43 na urlop. Brązowy medal zgarnia Panca 4H na odnowionej mapie Urwisko. W celowniku znalazł Francuza WMX 105 AM. Artyleria ucieka z pola widzenia, ale Niemiec po mistrzowsku przewiduje ruch wroga i trafia prosto w cel. Na drugie miejsce nieśmiało wjeżdża KW-4 ze swoim celnym strzałem w ISA-3. Popatrzmy na to trafienie. Palce lizać. Jednak pierwsze miejsce odcinka należy do Su-14-1. Pierwszym strzałem niszczy dwa czołgi ciężkie.
Ale to nie koniec. Drugim strzałem gracz kasuje jeszcze dwa inne czołgi, tym razem średnie. Dziękujemy za obejrzenie najlepszych strzałów. Pamiętajcie, aby subskrybować nasz kanał i polubić film. A jeśli udało się Wam kogoś trafić w sposób godny naszego rankingu, to śmiało klikajcie w odnośnik w opisie filmu i podeślijcie nagranie. Do zobaczenia!